Raczki z kalmara to potrawa, którą poznałem w młodości. Później starałem się ją wielokrotnie odtworzyć i nieskromnie przyznam, że myślę, że doszedłem do ideału. Zaczynam od namoczenia grzybów suszonych. Będą tak się moczyły około godziny. A w tym czasie zabieramy się za przygotowanie warzyw. Cebulę kroję w pół plasterki, pora w plasterki, a selera i marchewkę w paseczki, tak zwane julienne. Chciałbym od razu uspokoić wszystkich wrażliwych. Flavis kalmara to nie jest potrawa ze wnętrzności kalmara, a jedynie z ich krążków. Nazwa wzięła się tylko i wyłącznie z inspiracji wyglądem naszych tradycyjnych polskich flaków. A namoczone grzybki kroję drobno. Na patelni rozgrzewam masło z oliwą z oliwek i dorzucam warzywa. I grzyby. A więcej naszych przepisów możecie zobaczyć na www.kulinarnatv.pl. Zapraszamy do częstego oglądania. Całość mieszamy i tak smażymy około 5 minut, aż wszystko nam się ładnie zeszli i zmięknie, i przekładamy do gotującego się bulionu. Mieszamy i gotujemy 10-15 minut. A flaki z kalmara, to nie może zabraknąć rzeczywiście kalmarów. Tuby kalmara kroję na krążki. Do tej ilości zupy, czyli około 2 litrów, dodaję około 2 tub kalmara. I dorzucam oczywiście do gotujących się warzyw całość solę, pieprzę, doprawiam. Doprawiam także gałką muszkatołową, mieszam. I tak gotujemy góra 10 minut. A w tym czasie robimy zasmażkę z masła i mąki. Roztapiamy masło, dodajemy mąkę, energicznie mieszamy, aż stworzy się jednolita masa. I dodajemy oczywiście do zupy. Całość mieszamy, a po jakiejś minucie dodajemy śmietankę 30 słodką. I też energicznie mieszamy. No i w zasadzie mamy gotową naszą wspaniałą zupę. Pozostaje nam tylko jeszcze pokroić troszkę natki pietruszki, wylać na talerz i posypać po wierzchu. Tak przygotowana potrawa to niesamowity rarytas. Mamy połączenie owoców morza z tradycyjną polską kuchnią. Koniecznie, ale to koniecznie, zróbcie to w domu.